Witajcie, dzisiaj przygotowałam pudełko z przeznaczeniem na... No właśnie, spróbujcie zgadnąć na co. Pokażę to na koniec filmu. Do pracy użyłam dużego drewnianego pojemnika. Na początku przemalowałam go na brązowo lazurem. Jest to wodno-transparentna farba do drewna. Nie robi zacieków i nie zabarwi mi farby akrylowej, którą za chwilę położę. Po wysunięciu lekkie szlifowanie papierem 240 i można wszystko pomalować białą farbą akrylową. Za chwilkę na zewnętrzne ściany przykleję serwetkę, ale mimo to białym maluję je dość dokładnie. Boki ozdobię owalem portretowym. Także maluję go na biało. Aby ładnie przykleić serwetkę, wszystkie powierzchnie, na które będę je lepiła, smaruję klejem Hobby Glue. Smarujemy dokładnie i dość grubo. Zadbajcie, aby dokładnie wysmarować brzegi. Gdy klej wyschnie, możemy zacząć kleić serwetkę na żelazko. Na początku zgrubnie docinamy wzór do powierzchni. Przyprasujemy tylko jedną górną warstwę serwetki. Będzie nam potrzebny papier do pieczenia. Przykrywamy nim serwetkę i zaczynamy prasować żelazkiem. Bez pary na średnią ciepłotę, czyli na tak zwane dwie kropki. Ja mam takie malutkie żelazko turystyczne, ale oczywiście nadaje się każde. Prasować trzeba minutę bądź więcej, zresztą widać, kiedy serwetka jest dokładnie przyklejona. Nadmiar usuwamy przy pomocy papieru ściernego. Zawsze ruchy z góry na dół. Zobaczcie, prosty patent, a można to zrobić idealnie. W ten sam sposób przyprasowuję i obdzieram wszystkie boki. Ale, gdy jednak ruch nie wyjdzie, to zawsze warto go przepatynować i znowu wygląda ładnie. No, ale przyklejam dziewczynki. Robię to dokładnie w ten sam sposób. Porządnie przyprasowana serwetka trzyma się znakomicie. O, proszę. Czy powierzchnie proste, czy zaokrąglone, papier ścierny najlepszym naszym przyjacielem. A teraz serwetkę polakierujemy. I niestety, tak tego nie róbcie. To był fatalny dzień antymidasa i lepiej, żebym w ogóle niczego nie robiła. A co zrobiłam źle? Serwetkę przyklejoną żelazkiem wprost zalałam lakierem. Nie wolno tego robić. Pierwsza warstwa lakieru musi być cieniusieńka. Szybko przejeżdżamy pędzlem i zostawiamy do wyschnięcia. A ja całość grubo zalałam lakierem. Nie wycinam kompromitujących kawałków, po prostu uczcie się na moich błędach. Serwetka zalana lakierem zmarszczyła się i teraz to już jest musztarda po obiedzie. Ciągle nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że w wielu filmach pokazywałam Wam, jak to się robi prawidłowo, a sama spaszczyciłam sobie całą pracę. Och, proszę bardzo, oto wycinek z mojego modowego pudełka. Pamiętajcie, bardzo mało lakieru na pędzlu i delikatnie przelatujemy każdy kawałek pudełka tylko raz. A tu kolejny przykład prawidłowego klejenia serwetki. Pudełko z herbatką. Wstyd i żal, a życie toczy się dalej. No bo pamiętajcie, że w dekupaszu twardym trzeba być, a nie miętkim. Wybełdałam farbę i zrobię kropki. Kropki robię zwykłą wykałaczką, bo lubię, jak coś w środku się dzieje. Skomplikowaną technikę znacie chyba doskonale. Namaczam, odbijam, namaczam, odbijam. Otarłam łzy i odważnie patrzę na popsutą powierzchnię. Co z tym można zrobić? Pracowici mogą kilkukrotnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i przemalować lakierem. Leniwi tacy jak ja robią to tylko raz. Pamiętajcie, że kolejną warstwę szlifowaną i lakierowaną możemy kłaść dopiero wtedy, kiedy stara warstwa dobrze wyschnie. Obrazki z dziewczynkami także się pomarszczyły, ale udaję, że tego nie widzę. Przyciemnię im boki pastą postarzającą. Można to zrobić matką, a ja tym razem użyłam silikonowej gąbeczki do makijażu. Pasta jest gęsta, prawie jak pasta do butów. Ta pasta także znakomicie nadaje się do wypełnienia spękań dwuskładnikowych. Nie trzeba jej niczym lakierować. Sama wysycha i twardnieje. A jeżeli coś nie wyjdzie, usuwacie ją terpentyną. Takie pudełeczko można ozdobić na dwa sposoby. Postarzyć brzegi pastą i uważam, że to całkiem fajnie wygląda. Lub męczyć je papierem ściernym. Do czasu, gdy pasta nie zaschnie, można ją swobodnie zetrzeć. Staram się, aby spod serwetki wyszła biała farba.
A jeżeli za bardzo Cię przyłożę, spod białej farby wyjdzie mi lazur orzechowy. Też ładny. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Teraz już ostatnie lakierowanie. No cóż, powierzchnia ładna nie jest. Zamykam oczy i lakieruję. Owal przykręcam śrubkami. W naszym sklepiku mamy ten owal. Jeżeli potrzebujecie śrubki, piszcie o tym w komentarzu. Dodam bezpłatnie. W sklepie meblowym kupiłam dwa uchwyty. Mąż przykręci mi je z boku. Uchwyty przykręcone, a teraz wracam do zagadki, po co mi było to pudełko. Nie wiem jak Was, ale mnie taka kolekcja na stole denerwuje. Pamiętam czasy, gdy telewizor włączał się przyciskiem, a w domu nie było ani jednego pilota. No ale już taka ortodoksyjna nie jestem, a wszystkie piloty wylądują w nowym pudełku. Jeżeli ktoś zgadł, do czego mi potrzebne pudełko, serdecznie gratuluję. A wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.